Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o tym, że bogaci ludzie zaczynają masowo kupować złoto. I to złoto realne, w sztabkach. Takie, które można ze sobą zabrać do domu, schować do sejfu czy kasy pancernej, a jeżeli, nie daj Boże, zacznie dziać się coś złego, to zabrać te złoto, no chciałoby się powiedzieć pod pachę, tylko że złoto dużo waży, w związku z tym no bardziej do walizki i wyjechać z nim, jednocześnie wywożąc w sposób pewny środek, który ma wartość na całym świecie. A to zwykle oznaczać może, że ci ludzie coś wiedzą, ponieważ złoto jest uznawane powszechnie za idealny środek do przechowania wartości, czyli do przechowania jakby pieniądza, będącego alternatywą dla pieniądza na trudne czasy. Złoto jest, w ogóle wszelkie kruszce są uważane za właśnie taką bezpieczną przystań, że jak coś się będzie dziać, waluta może być zagrożona, jedna, druga, trzecia, akcje, bo będą zawirowania na giełdzie, to kruszce. Kruszce wtedy będą rosły i kruszce sprawią, że nie straci się kapitału. Ale tutaj, co jest bardzo ważne, wzrosty cen tego złota nie są wyłącznie w tym aspekcie takim czysto giełdowym, to znaczy na giełdzie też rosną ceny złota, ale zwiększone. No dlaczego rosną ceny złota? No bo jest zwiększony popyt, prawda? Zawsze jeżeli popyt przewyższa podaż, im bardziej ten popyt przewyższa podaż, no to cena rośnie, żeby popyt się zmniejszył i jak najbardziej, żeby i rynek dąży do osiągnięcia ceny równowagi. To są podstawa ekonomii. W związku z tym, skoro złoto rośnie, to popyt rośnie. I ten popyt, co jest bardzo ważne, rośnie nie tylko na giełdzie, co by właśnie świadczyło, że jacyś może spekulanci się szykują na jakieś kwestie takie związane z krachem na giełdzie, coś takiego, ale również rośnie popyt na złoto realne. O, tak jak tutaj mam taką minimalną sztabeczkę 10-gramową, ta właśnie na takie złoto rośnie popyt, a to można sprawdzić między innymi w ten sposób, że pomimo tego, że kurs złota rośnie, a więc ceny takich sztabeczek idą w górę, to mimo tego wydłuża się czas oczekiwania na złoto. W związku z tym, mimo tego, że są wyższe ceny, to firmy, które sprzedają te właśnie realne złoto, no nie nadążają z zaspokojeniem popytu, czyli a to znaczy, że wzrosła podaż. Od razu powiem, że nie chodzi o takie mikrosztabeczki. Ja po prostu taką mikrosztabeczkę mam, tylko taką, bo tylko na taką było mnie stać. Natomiast z informacji, jakie można znaleźć w internecie i nie tylko w internecie, ale również u sprzedawców złota i o tak ogólnie na rynku, na takich, powiedzmy, jak człowiek się popyta na takich właśnie miejsca, gdzie się handluje złotem, że kurde, coś się dzieje, że przychodzą ludzie, kładą na stół setki tysięcy dolarów, bo złoto się wycenia w dolarach i mówią, poproszę za to złoto. I wtedy to już nie są takie kwestie pod tytułem mała sztabeczka 10-gramowa, tylko to już jest kilka kilogramów złota, a czasem większej ilości. I właśnie dlatego, że tak gigantyczne ilości złota są sprzedawane, że pojawił się popyt na takie gigantyczne ilości złota, to jest trudność zakupić nawet taką małą sztabeczkę, bo po prostu nie ma realnego kruszca na rynku. I to jest ciekawe. I oczywiście możecie mi nie wierzyć, dlatego zachęcam do sprawdzenia, znaczy oczywiście możecie to sobie sprawdzić, realne złoto, no to możecie sobie sprawdzić, próbując kupić realne złoto i zobaczcie, jak bardzo wydłużył się czas oczekiwania na realne złoto. Natomiast jeśli chodzi o kurs, to bardzo proste, że wpiszcie sobie kurs złota w czasie rzeczywistym, ja polecam na przykład na stronie bankier.pl, za chwilkę będę się z cyferek stamtąd jakoś źródło podawał, jak bardzo wzrosła cena złota w ciągu niecałego ostatniego kwartału, ponieważ ona mniej więcej od połowy lipca wzrosła mniej więcej o 10% przez niecałe 3 miesiące, to nic na żadnej lokacie takich pieniędzy się nie zarobi, ale tutaj raczej należy się zastanowić, czy ci bogacze właśnie być może nie chcą mieć czegoś, co będzie dobre na trudne czasy, jak trzeba będzie, jak może jakieś, może będzie krach, a może trzeba będzie uciekać z jakiegoś kraju, a może
że pieniądz w ogóle zostanie w jakiś sposób zdewaluowany, o tym właśnie będzie ten vlog. Ale najpierw, ponieważ chcę też, żeby się tego dobrze słuchało, to wam się trochę przyznam, jak ja na trop tego wpadłem. No, wpadłem tak, że chciałem kupić sobie sztabkę złota. I od razu mówię, nie taką kilogramową, która, jeśli dobrze pamiętam, to kilogram złota w tej chwili kosztuje coś koło 30 tysięcy dolarów. Bo uncja kosztuje coś koło 13 tysięcy, a uncja to jest, zdaje się, 1/3 kilograma. Coś takiego. Musiałbym to dokładnie posprawdzać. Nie jestem specjalistą od złota, tylko tyle, że... No nieważne. W każdym razie chciałem sobie kupić taką małą sztabkę. Jeśli oglądaliście analogowy vlog jeszcze z czasów 2014 rok mniej więcej pod tytułem Jak oszczędzać, to wiecie, że ja uważam, że zawsze dobrze mieć kruszec, bo to jest tak, że no, na nieruchomości to w ogóle trzeba mieć kupę pieniędzy, nie? No to, ale pieniądze w banku, zawsze może się coś z nimi stać, zawsze mogą się zdarzyć jakieś różne dziwne rzeczy, a złoto zawsze wszędzie na świecie będzie tolerowane czy akceptowane jako środek płatniczy, więc jak masz parę złotych, a ja teraz ostatnio bardzo ciężko pracowałem, można powiedzieć, że się zachorowywałem, co też widać po moich worach pod oczami, i tam parę złotych sobie zarobiłem, chciałem sobie kupić taką maleńką sztabkę złota. One nie są takie strasznie drogie, tam kosztują 1000 z hakiem, to są te maleńkie 10-gramowe, no trochę większe, nieważne ile to kosztuje, dobra. No w każdym razie to są te rzędy wielkości, tak? Tysiące złotych, a nie dziesiątki tysięcy złotych. No i chciałem sobie kupić. No i idę do takiego miejsca, legalnego, żeby nie było. To nie wiem dokładnie, czy to się nazywa złoto, czy punkt sprzedaży. O, do punktu sprzedaży złota idę i mówię wprost. Proszę pana, ja taką sztabeczkę 10-gramową chciałem kupić. Ja bym chciał kupić. No i pierwsze, co się dowiedziałem, proszę pana, jest pan pewny, że chce pan teraz kupić? Złoto jest teraz bardzo drogie. No i rzeczywiście sprawdziłem, rzeczywiście wzrosła cena. Tutaj może trzeba się powołać na cyfry. Jeszcze na początku lipca uncja, bo akurat na bankier.pl uznałem ich za dobre źródło, że można podać. Uncja kosztowała około 12 tysięcy dolarów, co licząc, że dolar jest po 3,50, on jest chyba trochę więcej, no ale nieważne, no to w tym momencie uncja złota kosztowałaby 35, no coś ponad 40 tysięcy złotych. Kupa forsy moim zdaniem, no ale to jest uncja. Uncja to jest sporo, nie? No nie są takie maleńkie sztabeczki. Taka sztabeczka tam w tysiącach pojedynczych złotych kosztuje, nie? A no tutaj na początku lipca 12 tysięcy dolców kosztowała uncja złota, natomiast już we wrześniu kosztowało około 13 300 tysięcy dolarów za uncję, czyli no ponad 100 złotych. W tej chwili jest maleńka korekta w momencie, w którym kręcę ten vlog, ale znowu po tej korekcie znowu złoto zaczyna szybować w górę. Ale to jest te takie złoto to na rynkach takich, gdzie można grać na cenę nie złota, w ogóle w życiu go nie widząc, nie? No mówię, no dobra, kurczę, no ja nie chcę zainwestować w to złoto 10 tysięcy złotych, tylko chcę tam zainwestować 1000 z hakiem, no to jak zainwestuję, jak mnie będzie kosztować powiedzmy 1100, a 1220, w sumie wszystko jedno, nie? Chociaż to drożej jest trochę, nie? Ale nieważne, sprawdźcie sobie, jakie są w tej chwili realne ceny złota, jak chce się po prostu kupić taką maleńką sztabeczkę. No mówię, okej, kupię. Tylko proszę pana, dostawa... I to ona mówi, że bardzo długi termin dostawy. Ja mówię, kurczę, taki długi termin dostawy? To nie, to... Bo to jest takie trochę głupie, no bo... Jak za tak długo i tak dalej, to już w międzyczasie będą święta się zaczynały zbliżać, no to kurczę... to forsa się przyda w tym momencie, to nie, to ja dziękuję, nie? I tak sobie myślę, że w sumie człowiek ma tylu znajomych nawet nie tyle na całym świecie, co w tym momencie myślałem o Europie, to po prostu obdzwoniłem po Skype'u znajomych z tekstem, słuchaj stary, weź no skocz tam tutaj, bo to dzięki Google'owi można wszystko wiedzieć, ty mieszkasz tu i tu, tutaj niedaleko ciebie jest taki punkt sprzedaży realnego złota, weź no kup mi sztabkę, ja ci wyślę tam pieniądze, no a później przyślesz mi tą sztabkę, że jak będziesz przyjeżdżał do domu, to mi dasz. No to są tacy kumple, którym ufam, że mi po prostu nie skitrają tej sztabki, nie? No oni wracają i mówią dokładnie to samo, no to, że
kurs będzie wyższy, no to byłem przekonany, tak? No bo kurs przecież jest taki sam. Natomiast też mówią, stary, no nie ma tego złota, fizycznie nie ma tego złota. No po prostu trzeba bardzo długo czekać, aż uda im się, no po prostu zaspokoić popyt. No i w tym momencie ja zacząłem trochę chodzić, trochę pytać, no kurde, co się dzieje? Cena poszła w górę, nie? Czyli się opłaca sprzedawać to złoto, bo jest droższe. I nie ma złota na rynku, no bo skoro nie ma, ludzie chcą kupować. Skoro się wydłuża czas oczekiwania, to znaczy, że ludzie chcą kupować i nie ma kruszców na rynku, nie? To znaczy, że coraz więcej ludzi chce kupować, bo przy wzroście cen jednocześnie powinna pojawić się podaż, no bo jak ktoś przekładowo jest takim Krzysiem, który ma taką sztabkę w łapie, nie? I widzi, że ta złoto rośnie, drożeje, to powinna zwiększać się chęć takiego Krzysia do pójścia do punktu w tym momencie sprzedaży złota i to po prostu sprzedać, no bo powiedzmy tak przykładowo, że ktoś kupił za 1000 zł, a wzrosło do 1500, no to bardziej chce sprzedać niż jak spadło do 800, nie? Także, że przy wzroście ceny zawsze z definicji pojawia się większa podaż, a skoro ta większa podaż nie zaspokaja popytu, to znaczy, że popyt bardzo wzrósł. No, tyle. Z podstaw ekonomii. No i tak sobie pochodziłem, popytałem trochę. No tak, mam coś takiego, że ludzie czasem lubią mi się zwierzać, lubią ze mną gadać. Czasem jest to przekleństwo, bo na przykład ludzie mnie obarczają swoimi problemami, a potem mają pretensje, że nie umiem tych problemów rozwiązać. Czasem są niemożliwe do rozwiązania, albo na przykład z przerażeniem stwierdzają, że za dużo wiem i trzeba by się mnie pozbyć ze środowiska, bo mogę zaszkodzić. No, nieważne, nie? To w każdym razie tak sobie gadamy i pytam się, kurde, co jest, że nie ma tego złota na rynku? Ludzie nie przynoszą, nie sprzedają? O co chodzi? Nie, no tam sprzedają, przynoszą, tylko wiesz. No i właśnie to jest to, co mówiłem na początku. Przychodzą ludzie, kładą w walizę forsy, albo i to nie i albo czasem przelewem, ale mówią, że często właśnie gotówą, no i kurczę, nie chcą kupić tak jak pan, takiej maleńkiej sztabeczki, no tylko są zainteresowani kilkoma kilogramami tego złota, więc kupa pieniędzy, no coś się dzieje, nie? I sami mi ci sprzedawcy mówią, że coś jest nie tak, no jakby kurde coś wiedzieli i ja tak zagaduję, to może po prostu jeszcze bardziej złoto będzie rosło. Nie, no kurczę, tyle czekania to by mi się nie opłacało, bo przecież pan wie, że no jak pan kupuje złoto, no to ma pan tam takie fizyczne, no to ma pan pewną opłatę właśnie za to, że to nie jest tak, że jak jest kurs powiedzmy dolara, to pan zapłaci dolara, no zapłaci pan dolara i parę centów, no bo właśnie trzeba to złoto panu wydać, nie? Ktoś to musiał wybić, prawda? Ktoś musiał, no i tak dalej. A potem przy sprzedaży znowu jest w drugą stronę, no to tak jak przy kupnie walut, nie? Tak jakby spread jest, nie? W związku z tym, gdyby oni liczyli na to, że kurs pójdzie w górę, to po prostu zagrali na jakiejś giełdzie, zrobili jakąś opcję, jakiegoś futuresa, coś takiego, nie? A tutaj jak jest fizyczne, to jest coś nie tak, to jest coś... zupełnie innego. No i poprosiłem tych swoich znajomków, kumpli, którzy tam są za granicą, weźcie pochodźcie, weźcie popytajcie. I się okazuje tak samo, że ludzie, kurczę, przychodzą z kasą i kupują duże ilości kruszców, złota, po prostu fizycznego złota. I właśnie potem sobie powchodziłem na internet w różne takie miejsca, które no właśnie się mówi na takie różne tematy, to co się nie mówi o nich w telewizji. I rzeczywiście, kurczę, dużo ludzi zauważyło, że wzrosła cena złota, wzrosła, co za tym idzie, podaż złota, chociażby z rynku wtórnego, bo ludzie sprzedają złoto, bo wzrosła cena fizyczne, a mimo to pojawił się gigantyczny popyt i to raczej nie ze strony takich Krzysiów, którzy chcą na lękie sztabki, tylko ze strony bogatych ludzi, którzy kurczę, kupują to na kilogramy. I się ludzie zaczynali zastanawiać, o co może chodzić. Właśnie się tutaj dalej będzie w tym vlogu, o co może chodzić. A ja do tego tak powiem, że nie tylko mnie, ale właśnie również tym ludziom w takich trochę niższych poziomach internetu się skojarzyło to wszystko, że kurczę, przecież jakiś czas temu, ja o tym vloga robiłem jeszcze w zeszłym roku, albo w marcu, jakoś tak,
że dziwne rzeczy się dzieją, że Rosjanie, mimo tego, że mają kryzys gospodarczy, że generalnie nie mają pieniędzy, to za to skupują złoto, jako państwo. Znaczy nie Rosjanie w sensie ludzie w Rosji może też, ale Rosja jako państwo, Putin, kupuje złoto na świecie, jako kraj. I to jest dziwne, bo generalnie jak, no to jest inwestycja, tak? No to generalnie nie inwestujesz w kruszce, zwłaszcza fizyczne, w momencie, w którym masz za mało pieniędzy, masz kryzys w kraju, nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, co mówiłem jeszcze w sierpniu we vlogu pod tytułem Niemcy zwożą do kraju rezerwy złota. Co się dzieje? I to rzeczywiście jest takie dość... I to był normalny komentator, bo to rzeczywiście to jest we wszystkich źródłach, tam były źródła podane dokładnie, to takie porządne, typu na przykład właśnie Bankier, takie czołowe media, bo Niemcy tego nie kryli, normalnie ich bank centralny podał, że ściągnął do kraju ileś tam ton złota i tego było bardzo dużo. Między innymi z Francji zabrali całe złoto, Niemcy nie mają już w ogóle złota z Francji i z Wielkiej Brytanii trochę sprowadzili, a w Stanach Zjednoczonych jeszcze zostało. Natomiast ściągają do siebie złoto. To jest o tyle dziwne, że wiecie, generalnie, no, wiecie, sztabka, która tam jest warta tyle, ile jest warta, no to po prostu, no, przechować ją jest dość łatwo, tak? Natomiast jak ktoś ma tony tego złota, to musi zrobić gigantyczny skarbiec i to kosztuje masę pieniędzy, prawda? W związku z tym sam fakt, że Niemcy ściągają to złoto już daje mocno do myślenia. Tam się zastanawiałem właśnie, dlaczego Niemcy ściągali. I tak jeszcze mi się skojarzyło coś z czymś, co niby jest spiskową teorią. Natomiast tam w tej kwestii jakby... spiskowo-teoriową częścią było tylko dlaczego oni to robią. Natomiast, dobra, jak się ten vlog nazywał, to w maju robiłem tego vloga, że bogacze tytuł jest Bogacze przygotowują się na totalny kataklizm, coś wiedzą, znak zapytania. No i to było jakby oparte na faktach, też również takich normalnych mediach, że bogaci ludzie w Stanach Zjednoczonych masowo zaczynają sobie robić bunkry, schrony, tak naprawdę masowo, nie? To jeszcze było przed tymi huraganami. Swoją drogą, jak ktoś miał bunkier albo schron na obszarze, na którym przeszedł huragan, to mu się przydało, nie? Natomiast właśnie tam była sugestia, że oni mogą coś wiedzieć, że coś się święci. To właśnie było takie spiskowo-teoriowe. Natomiast to, że budują sobie te bunkry, te schrony, to była prawda. Teraz jeszcze złoto kupują. Do tego kraje, które mogą, ściągają złoto do siebie. My Polacy nie możemy. Próbowaliśmy, ale Brytyjczycy powiedzieli nam, że nam nie dadzą. No jest tu coś nie tak. I właśnie... no właśnie. I teraz może poczytam jeszcze co jest bardzo ważne, tak? Gdyby chodziło tylko o złoto spekulacyjne, czyli takie złoto, że ktoś się de facto zakłada o cenę złota, ale fizycznie w ręku go nigdy nie ma, to jeszcze byłoby pół biedy. Czułbym się bezpieczny i pewnie bym nie nakręcił tego vloga, bo to jak cena na spekulacyjna idzie w górę, to później spadnie. Ktoś to jeszcze obejrzy za kilka miesięcy, jak ta cena, nie daj Boże, spadnie i potem do mnie będą pretensje, żeby nie było. Ja nie zachęcam do żadnych spekulacji, nie? Tam w opisie nie macie żadnego linka do żadnego miejsca, które sprzedaje złoto. To nie o to chodzi, nie? Także mówię, gdyby to była kwestia tylko tego złota spekulacyjnego, to jeszcze bym mówił, że spoko. Ale tutaj właśnie rośnie ten popyt również, a może nawet głównie na realne fizyczne złoto w sztabkach, no, które właśnie ma ten walor, ma tą stratę nad złotem spekulacyjnym, że tak mówiąc kolokwialnie, zakup kosztuje i sprzedaż kosztuje. Natomiast ma tą zaletę, że jak szlak trafi jakiś system, czy jakikolwiek, wszystko jedno, czy to jest system giełdowy, czy system walutowy, czy może nawet system państwowy, to złoto, które jest wyłącznie jakby zapisem na jakimś komputerze, no po prostu
się zdezintegruje, nie będzie istniało. Faktycznie. Natomiast taka sztabka, o taka sztabka jest fizyczna. Właśnie dlatego fizyczne złoto ma taką przewagę, że jak się coś bardzo, już bardzo, bardzo mocno schrzani, to bierzesz je do walizki i z nim uciekasz. I to samo w sobie daje do myślenia, ponieważ, jak to się ładnie mówi, złoto fizyczne jest idealnym nośnikiem wartości, nawet jak padnie system. I teraz tak, dlaczego byłbym spokojny, gdyby chodziło wyłącznie o popyt na rynku spekulacyjnym? Bo to też bardzo ważne jest podkreślić. A to dlatego, że byłoby to wyłącznie zwiększony popyt spekulantów. No bo sama nazwa wskazuje, prawda? Skoro mamy złoto spekulacyjne, handluje się nim na rynku spekulacyjnym. Oczywiście formalnie to jest rynek inwestycyjny. Ja nazywam rzeczy po imieniu. Krzysiu mówi jak jest, nawet jak za to ma czasem problemy. No to siłą rzeczy. Rynek spekulacyjny, spekulanci, złoto spekulacyjne. W związku z tym właśnie popyt byłby zwiększony u spekulantów. A i w tym momencie tak, nawet takie różne działania, rozsiewanie plotek, ale nie tylko, nawet pewne zwiększenie popytu mogłoby być elementem, jakby to ładnie powiedzieć, no po prostu spekulacyjnej gry. I tutaj, żeby od razu ktoś mi może zrozumieć, Krzysiek, tutaj ty wszędzie widzisz jakieś takie spiskowe teorie, to nie ma tak, że ktoś, kto, nie wiem, chce zarobić na złocie, najpierw kupuje złoto, a potem tak manipuluje ludźmi na całym świecie, czy też na kilku kontynentach, żeby oni kupowali złoto, to wtedy złoto pójdzie w górę i wtedy on je sprzeda i będzie zadowolony. Nie? Nie ma tak? A przecież tak było niedawno. Zobaczcie sobie, Soros kupuje złoto, wpiszcie sobie w Google, Soros kupuje złoto, albo Soros wieszczy krach na rynku finansowym, kupuje złoto, inwestuje w kruszce, tego typu rzeczy. Wyskoczy wam cała masa artykułów, również uważanych za szanowane mediach, takich jak media głównego nurtu, ale również media bankowe, które nagle zaczęły rozsiewać coś, co wyglądało na spiskową teorię, że Soros, czyli między innymi bardzo duży spekulant giełdowy, nagle puszcza informację, że będzie krach i że złoto kupuje. Czyli w podtekście, skoro Soros tak robi, to trzeba kopiować ruchy Sorosa, bo na tym się da zarobić, nie? I wszyscy o tym pisali. I media głównego nurtu, i bankowe, i tak dalej. No i potem się okazało, że Soros miał kupę złota, on chyba w ogóle miał jakieś kopalnie złota, coś takiego. W każdym razie siedział na kruszcu. W momencie, w którym Soros rozpuścił informację, że trzeba kupować złoto, bo on kupuje, to on już to złoto miał. Już go on wtedy nie musiał kupić. Natomiast oczywiście jak rozpuścił taką plotkę, to zawsze pojawia się owczy pęd. Ludzie kupili tego złota, a potem się okazało, że pan Soros po cichutku sprzedał swoje złoto, zarobił, a cena złota z czasem spadła, nie? No bo, no tak, to oczywiście było do przewidzenia, no bo w momencie, w którym nawet media głównego nurtu mówią, że trzeba kupować złoto, to znaczy, że trzeba je sprzedawać. Jest takie powiedzenie, ja o nim już wiele razy mówiłem w swoich vlogach, że na rynkach finansowych jest taka jedna główna zasada, że jeśli na czymś biznes zaczyna robić nawet sprzątaczka, to znaczy, że czas stamtąd uciekać. Bo to znaczy, że zaraz ten trend się odwróci, zawali, bo żeby sprawić, że nagle wszyscy ludzie uważają, że na czymś da się zarabiać, to trzeba władować kupę pieniędzy po prostu w media. A skoro ktoś ładuje kupę pieniędzy, żeby wywołać jakieś ogólne przeświadczenie, to znaczy, że ma w tym interes. A nikt nie ma interesu w tym, żeby wszyscy na świecie byli bogaci i zarobili. Raczej ma interes w wytworzeniu popytu, a jak chce wytworzyć popyt, to znaczy, że co? No to znaczy, że sam reprezentuje stronę podażową, czyli chce sprzedać. A to znaczy, że za chwilę sprzeda i cena spadnie. Czyli nie należy tego robić. No oczywiście był to jeden z elementów, dla których ja wtedy złota nie kupiłem. No bo, sorry, ale jeżeli telewizje głównego nurtu zaczynają bawić się w spiskowe teorie, a tak to mniej więcej wyglądało właśnie, że tutaj jakiś magiczny przeciek od Sorosa, bla, 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 to znaczy, że coś jest naprawdę nie tak, no bo one uważają, że bawienie się w tego typu rzeczy to jest po prostu ujmę na honorze i nie. Czyli ktoś im, mówiąc krótko, bardzo mądrze, bardzo dużo kasą podsypał, przytulili kupę pieniędzy i tak duże, że uznali, dobra, bierzemy na klatę tą ujmę na honorze, bo
hajs się musi zgadzać, tak? Natomiast tutaj w mediach głównego nurtu nie ma nic. Tutaj są właśnie jakieś takie informacje pokątne i to raczej na niższych poziomach internetu. Dark Web, Deep Web, zobaczcie sobie. Znaczy nie wchodźcie tam, zobaczcie sobie vlogi u mnie, co to jest Dark Web, co to jest Deep Web. No bo tam są różne brzydkie rzeczy, lepiej tam nie włazić. Zwłaszcza jak się nie umie, mogą być... No nieważne. Można sobie napytać biedy. Właśnie w mediach głównego nurtu nic nie ma. Tylko się dzieje. Dzieje się coś po cichu. Coś, co w sumie byłoby ciekawym newsem, nie? No bo news pod tytułem kurczę, bogaci ludzie wykupują złoto jest ciekawy, prawda? Nie wiem, jakie wyświetlenia będzie miał ten vlog, ale mam nadzieję, że duże. Vlog o tym, że Niemcy zwożą do siebie złoto przed czasem, miał ponadprzeciętne, jak na teraz ten okres dla kanału wideo prezentacji, jak wypadliśmy z algorytmu. Swoją drogą też pomóż, żebyśmy wrócili do algorytmu, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu. No to ma ponadprzeciętnie wysokie, takie dwa razy większe vlogi, wyświetlenia, jak typowy vlog w tej chwili na wideo prezentacji. Bo jeszcze 2-3 miesiące temu typowy vlog miał tyle, ale teraz to jest dużo, nie? No to skoro vlog o tym, że po prostu jakieś państwo zwozi do siebie złoto, które i tak jest jego, był tak ciekawy, to vlog o tym, że bogacze zwożą, kupują złoto, sądzę, że będzie jeszcze bardziej ciekawe. Teraz jest pytanie, dlaczego media głównego nurtu nie wyśledziły czegoś, co wyśledzi taki zwykły Krzyś? No pewnie dlatego, że ich nie interesuje. Natomiast to, że Soros wtedy robił, chciał robić zakupy dla złota, to ich interesowało. I właśnie no to jest ta podstawowa różnica. I właśnie mimo wszystko, gdyby to było tylko na rynkach spekulacyjnych, ponieważ ja jedno wierzę w to, że spekulanci są bardzo mocni i co jakiś czas sięgają właśnie po rzeczy nowe, że może nawet coś by tutaj było, tak? Także okej, tak? Także tutaj gdyby to było tylko złoto spekulacyjne, to bym nie bił piany, ponieważ to by oznaczało takie rzeczy, które nie są jakieś takie straszne. No, w najlepszym wypadku, takim dla ludzi, takich jak ja, bo ja zawsze kręcę vloga z punktu widzenia normalnego człowieka, no to oznaczało, gdyby była tylko kwestia na rynku spekulacyjnym, to w najlepszym wypadku oznaczałoby to po prostu zwykłą zagrywkę z PR-owską, po prostu pod spekulację i po prostu nic się dalej z tym nie stanie. No poza tym, że biedni ludzie, naiwni ludzie, bo gdzie stracą kasę, wielcy spekulanci zyskają, tak? Byłaby to nie pierwsza sytuacja tego typu, ponieważ spekulanci są zawsze w stanie kupić media, ale to wcale nie jest powiedziane, że zwłaszcza teraz, jak coraz bardziej się kupuje internety, prawda, no to są w stanie kupić media, nie są w stanie wpłynąć na jakichś ludzi, na głębokich warstwach internetu i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to była tylko kwestia związana z kursem, to właśnie bym sądził, że to może być jakieś sztuczne. I wtedy, gdy jak ostatnio wywoływały spekulanci takie fale, takie ogólne przeświadczenie w społeczeństwie, to wykorzystali media nawet głównego, no to teraz po prostu nie. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, cała afera z frankami, czyli to, że namówiono skutecznie Polaków na wzięcie kredytów nie w swojej walucie, udała się, między innymi dlatego, że rzeczywiście, że Polacy byli łatwowierni, uwierzyli w to, że bank jest instytucją charytatywną i przychodzisz po kredyt w złotych, który ma na przykład ratę 3000 zł, a pani w okienku mówi, że bez ryzyka możesz mieć ratę nie 3000, tylko 2500 i nie patrzyli na haczyki i tak dalej, ale również dlatego, że media, moim zdaniem podsypane gigantycznymi ilościami gotówki, wytworzyły wśród Polaków i nie tylko Polaków przekonanie, że cena franka się nie zmieni. No i oczywiście dużo jest zhańbionych ludzi mediów, tam niektórzy poszli potem do polityki, którzy właśnie uczestniczyli w tym budowaniu przekonania wśród społeczeństwa, że frank nie pójdzie do góry, a nawet jak pójdzie do góry, to mało, a musiałby pójść bardzo dużo, żeby cała ta akcja się nie opłacała, a jednocześnie, że złoty będzie mocny, 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 czyli to właśnie tak zmanipulowali społeczeństwo, nie? Bo gdyby ludzie mieli świadomość, że frank za chwilkę może się umocnić, złotówka może spaść i pożyczyli 200 tysięcy złotych, a za chwilę będą winni 400, to by nie wzięli.
Oprócz franka była też kwestia związana z rynkiem mieszkaniowym, była tak zwana górka mieszkaniowa, gdzie ze względów między innymi spekulacyjnych ceny były bardzo wywindowane, a potem bardzo spadły. Dla porównania, na przykład w mieszkaniu, w którym w tej chwili się znajduję, od momentu, w którym rozpoczęto sprzedaż, do momentu tak zwanej górki cena wzrosła 3 razy z metra, a potem spadła do 2-krotności pierwotnej ceny. Czyli powiedzmy dla ułatwienia, jeżeli na początku sprzedawano za 1000 zł, oczywiście nikt nie sprzedawał mieszkań w Warszawie za 1000 zł od bardzo, bardzo dawna, ale jeżeli na początku sprzedawano za 1000 zł, to na górce było 3000 zł, a zaraz potem cena spadła do 2, więcej na tych 2000 została. Natomiast tuż przed samą górką pojawiła się cała masa programów telewizji, które budowały w ludziach przeświadczenie o tym, że mieszkania będą drożej, 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 tylko drożej. Był nawet taki program, nazywał się Kup Nieruchomość, który właśnie tam nawet wprost chyba parę razy z ust prowadzącego padło, że mieszkania to jest idealna rzecz na inwestycje, nie dla siebie, tylko na inwestycje nawet, bo na kupnie mieszkania nie można stracić. No potem mieszkania poleciały na łeb na szyję, ale zanim poleciały na łeb na szyję, to kupa ludzi kupiło mieszkania po bardzo, bardzo wysokich cenach. I żeby było śmieszniej, to chyba górka cen mieszkań była jakby skorelowana z w miarę najniższym kursem franka. W związku z tym ci ludzie, którzy kupili na górce jednocześnie na kredyt we franku, to byli w ogóle podwójnie w 4 litery bici i przesrane mieli, nie? Także tu jest tego typu kwestia, ale na przykład afera z opcjami walutowymi, która rozwaliła sporą część, czy znaczącą część polskich firm, bo nagle zaczęli dzwonić do ludzi bankierzy, niektórzy mówią banksterzy, i proponować taki swoisty zakład, czyli odwróconą opcję walutową, czyli że bank kupi opcję walutową od przedsiębiorcy. To jest w ogóle kuriozum, bo bank co do zasady sprzedaje opcje walutowe. Opcja walutowa mniej więcej polega na tym, że ten, kto kupi opcję, ten może coś kupić po z góry ustalonej cenie. Czyli na przykład ktoś kupuje opcję, że będzie mógł kupić euro po 3 złote. I to oczywiście kupienie opcji się opłaca, jeżeli euro pójdzie w górę, bo ten ktoś będzie miał opcję kupić euro po 3 złote, a na rynku będzie po 4, no to idealny układ, nie? Idziesz, realizujesz opcję, czy kupujesz po 3, a sprzedajesz po 4, jesteś jeden zyskany. Czyli, a opcję się kupuje właśnie, żeby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym. Natomiast w tym wypadku to jakby bank się zabezpieczał przed ryzykiem kursowym, bo to bank kupował opcje od firm. Potem się okazało, że złotówka bardzo mocno się osłabiła, wbrew temu, co mówili analitycy, w tym bardzo sławni, że będzie gospodarka silna, nie będzie się w ogóle osłabiać. No i dużo firm na tym bardzo mocno popłynęło, bo banki przyszły i realizują opcje. Czyli sprzedaj nam walutę tanio, a my ją sobie potem odsprzedamy drogo. Także takich akcji było masa. W związku z tym, co prawda teraz główny nurt milczy, natomiast ja wierzę w to, że spekulanci są sprytni i mogliby tutaj właśnie tak zamanipulować tymi kwestiami związanymi właśnie z dark webem i oraz nawet z tym popytem na rynku spekulacyjnym, no bo tam jest łatwo, tam jak się zna mechanizmy i tak dalej, łatwo jest tym manipulować. No, ludzie mają obczy pęd i nie wiem dlaczego uważają, że skoro zdrożało, to trzeba kupować. No bo zdrożało, to pewnie będzie dalej drożeć. Nie, jak zdrożało, to trzeba sprzedawać. Bo jak zdrożało, to pewnie stanieje. Taka jest generalnie zasada. Zdrożało, to stanieje. Staniało, to zdrożeje. Czyli trzeba robić odwrotnie niż owczy pęd proponuje, chociaż oczywiście nigdy nie wiadomo, kiedy jest koniec tego drożenia, prawda? Ale nie o tym mówię. Natomiast tutaj, no oczywiście w najgorszym przypadku oznaczałoby to, że rynek rzeczywiście przygotowuje się na jakiś problem na rynku, na rynkach kapitałowych i szuka tak zwanej bezpiecznej przystani. Przy czym to byłby problem na rynkach, natomiast zakładałoby, że rynek przetrwa. Czyli na przykład będzie problem na rynkach, na rynkach finansowych, nie finansowych, tylko no gotówkowych. I że na przykład wszystkie waluty pójdą w dół.
to jest trochę niemożliwe, no ale wszystkie waluty pójdą w dół względem kruszcu, czyli ten, kto będzie miał kruszec, to bardzo zyska. I tak się dzieje między innymi wtedy, gdy jakieś takie duże niepokoje na świecie się robią, jakiś krach na rynku finansowym, no to nigdy nie jest niczym dobrym, zwłaszcza, że Polska zawsze obrywa rykoszetem. Nawet jeżeli nasza gospodarka jest silna, nawet jeśli nam się nic nie stało, to zwykle inwestorzy mają tak zwane koszyki. I zwłaszcza jak są amerykańscy i oni uważają, że Europe to jest taki jeden wielki twór i oni nie rozróżniają. I oni mają tylko takie koszyki w tym Europe, na przykład West Europe, East Europe. I te East Europe według nich jest niepewne, w związku z tym zawsze jak uważają, że coś się dzieje, jest niepewnie, to wolą się wyzbyć walorów z Polski, nawet jak Polska jest silna, więc zawsze tracimy. Także to by nie było dobre dla Polski, ale cały czas nie byłoby to nic takiego mega kataklizmowego, no bo no tylko będzie krach na rynku, tak? Trochę żeśmy już ich przeżyli i nic takiego strasznego się nie stało. Chociaż oczywiście, znaczy stały się straszne rzeczy, ale nie tak straszne, jakie mogą oznaczać to, że ludzie zaczynają kupować złoto fizyczne. A jeszcze raz powtarzam. Kurs? Okej, mogą być spekulanci. Natomiast to, że jest problem z zaspokojeniem podaży na złoto fizyczne, to znaczy, że ludzie kupują dużo fizycznie sztabek. I co to może oznaczać właśnie to, co w tej chwili obserwujemy? Może zacznę tłumaczyć opcje, jakie to może ze sobą wieść od takich najbardziej przyjaznych, fajnych dla społeczeństwa. No przede wszystkim może to oznaczać podniesienie świadomości obywateli. Tak jak mówiłem w tym swoim analogowym vlogu, jak oszczędzać jeszcze z 2014 roku, w momencie, w którym masz pewien poziom oszczędności, powiedzmy, to warto dzielić oszczędności na trzy części, czyli 1/3 oszczędności, jeśli masz ich dużo, powinieneś trzymać w kosztownościach, w tym wypadku najlepiej w kruszcu, to ze względu na to, że jakby to ładnie powiedzieć, dobra, powiedzmy, że masz 10 tysięcy złotych i chcesz ładować w kruszec na wypadek taki, że trzeba będzie z tym kruszcem uciekać, prawda? Bo po to się ładuje w kruszec. No to jeżeli to władujesz w diament, no to kurczę, no nie będziesz później chodził i próbował sprzedać tego diamentu za pieniądze, zwłaszcza, że normalne pieniądze już stracą rację bytu, tylko raczej będzie tak, że będziesz chciał za tą wartość wyrażoną w tym kruszcu chciał coś kupić, na przykład jakiś samochód, którym będziesz uciekał gdzieś tam daleko, albo kupić jakieś prawo do przebywania w jakimś miejscu, albo jakąś usługę transportową, no tego typu rzeczy, nie? No i mówiąc krótko, jak będziesz miał jeden diament na przykład za 10 tysięcy złotych, no to kupisz jedną rzecz, przecież nikt nie wyda reszty, nie? Natomiast jak masz taką sztabkę, nawet taką małą, jak ja mam, przecież zawsze złoto jest miękkie. Zawsze można wziąć nóż i ją podzielić. I podzielić ją na 4 części, na 8 części, na 16 części. I na przykład za, nie wiem, za przewiezienie na granicę, no to nie dajesz całej sztabki, tylko na przykład pół sztabki, tak? Wszystko zależy w jakich warunkach. Dlatego złoto. Ponieważ złoto daje się łatwo podzielić. A dlaczego kruszec? Ponieważ kruszec... może inaczej. Dzielimy tak, na 1/3 na nieruchomości, 1/3 na kosztowności, 1/3 na waluty. Dlaczego? Oczywiście tylko jak masz dużo pieniędzy. Jeśli masz mało pieniędzy, to walisz 2/3 w walutę, 1/3 w kruszec. No bo nieruchomości z definicji kosztują kupę forsy. Jak masz oszczędności klasy 5000 zł, to nie kupisz sobie za to nieruchomości, nie? Natomiast już możesz sobie kupić sztabkę. Dlaczego nie wszystko w waluty? Ponieważ walutę co do zasady trzyma się w banku. Poza tym nawet zobaczcie sobie długość życia człowieka, powiedzmy 60 lat, nie? Dobra, bądźmy bardziej optymistyczni, 80 lat. To cofnijcie się 80 lat do tyłu i nawet na polską historię zobaczcie ci ludzie, którzy trzymali gotówkę, pieniądze, ile razy stracili. To przecież było, co najmniej raz była dewaluacja, że ludziom pozabierali faktycznie pieniądze skąd, potem była hiperinflacja, jakieś dziwne rzeczy, nie? Kurczę,
Oby nic się nie stało, natomiast pieniądz nie ma realnej wartości. Pieniądzowi wartość nadaje tylko taka swoista umowa społeczna, która w przypadku czegoś bardzo, bardzo groźnego zawsze może się załamać. Na przykład powiedzmy, że jest Ukraina. Ukraina ma jakąś tam swoją walutę, nie? Kurczę, przyznaję się bez bicia, zapomniałem jaką. No ale ma jakąś swoją walutę. Powiedzmy, że Putin nagle wchodzi w całą Ukrainę i mówi: dobra, Ukraińcy, mam to serdecznie gdzieś, wasza waluta, chyba hrywna, przestaje mnie obchodzić w ogóle. Wszyscy od dzisiaj macie płacić rublami, a hrywny przestają mieć wartość. No i ponieważ Putin tak powiedział, to hrywny przestają mieć wartość. I ktoś miał, powiedzmy, 10 milionów hrywien, powiedzmy, że to jest dużo, nie wiem jaki jest kurs wymiany hrywny, o to już mnie nie pytajcie, powiedzmy, że miał majątek w hrywnach, nie wiem, całą wersalkę miał pełną banknotów hrywny, nie wiem, w jakichś workach, no i miał kupę pieniędzy. No teraz nie ma nic, bo hrywna nagle przestaje mieć jakąkolwiek wartość, bo Putin powiedział, że nie ma. No właśnie. Nieruchomości. Nieruchomości już mają realną wartość, w związku z tym tak słowem nie można sprawić, żeby nieruchomości nie miały wartości, natomiast nieruchomości nie można sobie zabrać. I w momencie, w którym na przykład ktoś by chciał uciekać z tej Ukrainy przed Putinem, to nieruchomość straci, bo zostawi na Ukrainie, prawda? A nawet jeśli nie będzie chciał uciekać przed takim Putinem, no to nawet historia Polski. Zdaje się, że komuniści pozabierali ludziom nieruchomości po II światowej, prawda? Zawsze mogą ci zabrać. Mówiąc krótko, nieruchomość jest duża i nieruchoma. Nie zabierzesz jej ze sobą nigdzie. Natomiast ktoś może ci ją łatwo odebrać na zasadzie takiej, że powie, to już jest nie twoje. Jeżeli załamał się system prawny, załamał się system państwowy, to można to zrobić. Chociaż w Polsce na przykład przy wykorzystaniu nieuczciwych notariuszy, fałszowania aktów notarialnych, ludziom rzeczywiście kradnie się również nieruchomości poprzez fikcyjne sprzedaże, ale to jest inna rzecz. Natomiast dlaczego 1/3 w kosztowności? Bo taka sztawka zawsze będzie miała wartość, tak jak ziemia, a jednocześnie tak jak waluta, zawsze można ją zabrać. Co prawda ona ma masę wad, tak? Masę ma. Przy sprzedaży się traci, przy zakupie się traci, to akurat taką małą, no to przechowuje się tak jak kilkanaście banknotów, nie? Bo mniej więcej taką ma wartość. No dobra, może takie trochę lepsze kilkanaście, ale takie duże to wypadałoby mieć już jakąś kasę pancerną. Ja nie mam, to nie mam tego problemu. Na szczęście jestem na tyle biedny, że mam tylko nieważne ile mam, nie będę się chwalił. Natomiast ma ten walor, że jak kurczę, na przykład przyjedzie tutaj Angela siać no nieważne, to zawsze można ze sobą to spakować i wyjść. I właśnie dlatego dlatego warto kupować złoto. Dlaczego nie srebro? Bo srebro jest dużo mniej warte. W związku z tym tą samą wartość pieniądza przechowasz w dużo większej ilości, dużo większej masie srebra. A jak chcesz uciekać, to zależy ci, żeby mieć ze sobą jak najmniej i jak najlżejszych rzeczy, nie? Łatwiej schować i tak dalej. A dlaczego nie platynę? No bo znowu platyna ma za dużą wartość i o ile taką sztabkę, no to powiedzmy jeszcze na pół, czy na cztery, czy nawet na osiem podzielić, to będzie jeszcze jakoś widać, nie? To taka sama, to tej samej wielkości sztabka platynowa byłaby tak mała, że trzeba by ją już kurczę jakimś skalpelem kroić i to po prostu psychologia działa. I nikt cię nie przewiezie, o ile za pół sztabki takiej to cię na granicę przewiozą, o tyle za taki skrawędzie, który ledwo widać, bo taka byłaby równowartość w platynie, to nikomu się nie będzie chciało tyłka ruszyć, nie? Dlatego złoto. Tak jak złoto wygląda, jak złoto rozpoznać, prawie każdy wie. A jak wygląda platyna? Miałeś kiedyś platynę w ręku, a złoto prawie każdy miał. Chociażby jak zobaczy sobie obrączki rodziców, nie? No. I właśnie dlatego, ponieważ warto mieć chociaż trochę złota, to może to oznaczać, że jest podniesienie świadomości obywateli. Od razu mówię, że jest to niestety najmniej prawdopodobna wersja, ponieważ gdyby to kupowali tacy właśnie drobni ciułacze jak ja, no to tak. Natomiast ktoś, kto kupuje tego kilogramy, to raczej oznacza, że... No tak, to również może oznaczać, że wśród takich ludzi jest podniesienie świadomości. Natomiast na całym świecie wydaje mi się, że na przykład tacy bogaci ludzie na zachodzie to już mieli świadomość, że część trzeba trzymać w kruszcu. Natomiast to jest taka najlepsza. Może to również oznaczać, że po prostu nic się nie dzieje.
Oznacza tyle, że po prostu jest że media, o ile media nic nie mówią o tym, że jest, wzrasta popyt na złoto, o ile media bardzo mocno budują poczucie niepewności. Ludzie mają, po prostu chociażby patrzą, co się dzieje w Korei, ludzie patrzą za okno, niekoniecznie przez media, tylko patrzą, co się dzieje u nich na ulicach, powiedzmy, że mieszkają w Europie Zachodniej, albo mają krewnych w Europie Zachodniej, się boją, że coś podobnego stanie się w Polsce, nie? No to właśnie jest budowane poczucie niebezpieczeństwa. Ludzie mają coraz więcej oszczędności. To jest fakt. To nawet wynika z danych statystycznych, nawet w Polsce. Ludzie coraz lepiej zarabiają. Jednocześnie jest to takie rozwarstwienie. To znaczy, że coraz więcej ludzi zarabia gigantyczne pieniądze, a z drugiej strony spora część ludzi tam nie zarabia dużo. No to teoretycznie... Wiecie, jak ludziom potrafią kupić mieszkanie za 500 000 złotych na zasadzie takiej, że zapłaci gotówką. Podobno 1/3 mieszkań w Polsce, w Warszawie, 1/3 mieszkań w Warszawie jest kupowana za gotówkę, rozumiecie? I to podobno zdarzają się takie oferty, takie pytania u notariuszy. To mi koleżanka notariuszka opowiadała, że Krzysiek, to już nawet nie chodzi o to, że oni kupują za gotówkę w sensie, że mają te pieniądze na koncie, przelewają i mają serdecznie gdzieś banki. To chodzi o to, że oni się pytają, czy mogą przynieść te 500 000 czy 1 000 000 złotych w walizce, rozumiesz? I ja się potem, wiesz, tak się dziwię, no bo niby okej, niby i tak spisuję ten akt notarialny i tak dalej, więc od strony prania brudnych pieniędzy to nie ma żadnego problemu, no bo i tak to trzeba zgłosić do skarbowej i tak dalej. Natomiast, kurczę, kto to będzie liczył? No, taka kwestia, będą mi siedzieć, kurczę, w kancelarii cały dzień, a może i dwa, nie? No właśnie, to pokazuje, że ludzie mają pieniądze. No to może nagle stwierdzili, że kurczę, rzeczywiście takie mieszkania na wynajem to już ktoś ma na przykład dwa, a widzi, że kurde, może być nieciekawie, może trzeba będzie ludzie uciekać z tej Polski, więc teraz kupuję sobie parę sztabek. Jest to realnie możliwe. I oby to była ta wersja. Oby to tak było, naprawdę. Bardzo na to liczę. Natomiast równie dobrze może być to tak zwana inżynieria społeczna w celu zwiększenia popytu na realne złoto. I tutaj jest bardzo fajna teoria, która jest bardzo popularna, a która mówi, że niektóre kraje po cichu upłynniają swoje rezerwy złota po to, żeby podreperować swój budżet. Bo tak to jest z rezerwami złota, że kraj ma de facto ma tyle kilogramów czy ton, bo oni mają, rezerwy złota są w tonach liczone, zwykle, w normalnym kraju. Polska ma chyba 100 ton, tylko że trzyma w Londynie. I Londyńczycy, jak żeśmy ich poprosili o oddanie ostatnio, to tak nie bardzo chcieli. Nieważne. Znaczy ważne, ale to jest temat na zupełnie innego vloga, na przykład czy Londyńczycy są naprawdę, czy Brytyjczycy są naprawdę naszymi przyjaciółmi w kontekście 39 i innych. Nieważne. Ważne. Muszę przestać kręcić vlogi, jak jestem taki zmęczony, ale wtedy nie będzie 2 vlogów dziennie, a bardzo chcę, żeby były 2 vlogi dziennie, bo uważam, że zasłużyliście. A jest, no dużo ludzi pisze, że ma właśnie takie odstresowujące pluciuchy, jak się teraz znowu pojawiło o 21 regularnie, że są fajne. Co chcę powiedzieć? No i właśnie chodzi o to, że w praktyce kraj ma tyle złota, ile powie, że ma. No bo wierzycie w to, że na przykład ktoś zrobi inspekcję Stanom Zjednoczonym, ile mają fizycznie złota w Fort Knox i na przykład, nie wiem, taka Polska wyśle swojego przedstawiciela, naszego ministra finansów, pana tego, jak on się tam nazywa, Morawieckiego, który będzie chodził i będzie ważył każdą sztabkę i sprawdzał, czy Amerykanie naprawdę mają tyle ton złota, ile deklarują. Nie, no to jest na zasadzie deklaracji. Na tych deklaracjach się ufa. Dopóki państwa nie sprzedają między sobą tego złota, no to jest tylko deklaracja. Więc właśnie bardzo fajna, ciekawa historia, która sugeruje, że duże państwa już od dawna wyprzedają swoje zasoby złota, właśnie żeby podreperować budżet. Natomiast teraz te państwa, te same, o których się mówi, im się zanosi na zwiększone wydatki, między innymi przez to, co się być może dziać w Korei. W związku z tym one mogą chcieć upłynnić dużej ilości złota. A żeby zamaskować upłynnienie dużej ilości złota fizycznego, zrobiły tak zwaną inżynierię społeczną po to, żeby zwiększyć popyt na złoto fizyczne poprzez właśnie wmówienie ludziom, że potrzebują.
po to, żeby właśnie, żeby dokonać tej operacji. Swoją drogą, tutaj jest jeszcze jedna ciekawsza historia, którą jak będziecie chcieli, to wam kiedyś opowiem, rozwinę w niedzielę o godzinie 21. A ta historia mówi, że Brytyjczycy dlatego tak bardzo mocno się bulwersowali, gdy w Polsce pojawiły się głosy, że chcemy sprowadzić nasze złoto polskie do Polski, bo tego naszego polskiego złota już nie ma. Że Brytyjczycy twierdzą, że jest, a naprawdę zostało schandlowane i w momencie, w którym my byśmy powiedzieli, oddawaj złoto, sprawdzam, a oni by powiedzieli, ale my nie mamy, a ponieważ nie mogą sobie na to pozwolić, no to właśnie są tego typu historie. Kolejna rzecz, poza właśnie taką inżynierią, bo państwa wyprzedają po cichu swoje zasoby i chcą zbudować popyt, może być jeszcze coś takiego, że ludzie po prostu usiłują wymienić lewą kasę. Sporo ludzi ma lewe pieniądze, lewe dochody i chcą je jakoś przechować. Ewentualnie nie chcą pokazać, jak dużo mają pieniędzy, nawet jeśli nie są lewe. Bo na przykład w polskich warunkach na przykład rolnicy nie płacą podatku dochodowego, co do zasady. W związku z tym płacą tak zwany podatek rolny, który jest śmiesznie niski i uzależniony nie od przychodów, tylko od wielkości gospodarstwa, ale nieważne. No i powiedzmy, że taki rolnik zarobił kupę pieniędzy. No, nie wiem na czym, ale zarobił, tak? No to może chcieć kupić sobie sztabkę za gotówkę i to nie jest lewa pieniądze formalnie, ale taki rolnik może nie chcieć na przykład, żeby trzymać tych pieniędzy na koncie, żeby ludzie nie wiedzieli, ile ma pieniędzy. A taką sobie sztabkę na przykład sobie zamuruje w sypialni, bo tam sobie weźmie, wydłubie jedną cegłę, wsadzi sztabkę, zagipsuje i kto się kapnie, nie? To może być coś takiego, ale również taka klasyczne lewe pieniądze, po prostu. Ktoś wywozi na przykład z Europy pieniądze, ale nie chce wywozić eurówek, tylko woli sobie wywieźć złoto. Albo jakieś grupy na przykład takie nie zajmujące się brzydkimi rzeczami, po prostu chcą przechować swoje pieniądze w złocie, bo w banku nie bardzo można trzymać lewe pieniądze, prawda? Bo jest coraz większe uszczelnianie, i to nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, tych wszelkich kwestii bankowych, i bankowcy coraz lepiej, a w zasadzie skarbówka dzięki bankowcom coraz lepiej wyłapuje ewentualne lewe pieniądze. A trzymać banknoty, no to wiecie, po pierwsze jest ich dużo, po drugie mogą się zniszczyć, banknoty jeszcze mają do siebie to, że są łatwo palne i tak dalej, i tak dalej. Taka sztabka złota zawsze lepsza, tylko to oczywiście nie taką sztabkę złota, tylko taką zdecydowanie większą, prawda? Kolejna kwestia jest taka, że możliwe, że ludzie robią się po prostu nieufni względem systemu bankowego i słusznie. I słusznie, sam o tym mówiłem, ostatnio coraz częściej się powtarza, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej bank, jeżeli uzna, że może jeżeli tego nie zrobi, co za chwilę powiem, to zbankrutuje, to może zabrać swoim klientom pieniądze z konta. Po prostu, jest sytuacja. Bank wpada w tarapaty finansowe, bank bardzo łatwo może popaść w tarapaty finansowe i bank stwierdza, albo zabiorę ludziom pieniądze z kont, albo zbankrutuje. I jest prawo, że banki mogą zabrać ludziom pieniądze skąd. No to dużo ludzi w tym, a zwłaszcza w tym potem jest taka gwarantowana suma. Więc zwłaszcza w ten sposób może okraść ludzi bogatych. No to co robi taki człowiek bogaty, który się o tym dowie? Mówi, nie, ja nie będę trzymał kupy pieniędzy w banku, kupię sobie sztabkę. I to by było też w miarę okej. Teraz zaczynają się rzeczy słabe. Na przykład szykuje się konflikt, na przykład w kontekście Stanów Zjednoczonych, Rosji, może być nawet globalny. Może na przykład chodzić o Koreę, ale mogą nasilić się na przykład niepokoje w Europie. Może chodzić też o zupełnie coś innego. I tutaj bardzo ważne, żebyście sobie zdawali sprawę, że jeśli chodzi o duże konflikty, takie naprawdę duże, a nie takie udawane, jak ostatnio były wywoływane przez Stany Zjednoczone. No i te konflikty mają dwie rzeczy wspólne. No trzy, poza tym, że są okropne i nikt nie chce, żeby się zdarzyły, nie? No to poza tą jedną, to mają dwie cechy wspólne. Pierwsze, zwykle wybuchają w drugiej połowie roku. To jest ciekawe statystycznie, ale rzeczywiście tak się dzieje, że większość złych rzeczy
na świecie dzieje się w drugiej połowie roku. Z drugiej strony takich wielkich konfliktów nie było znowu aż tak dużo, żeby móc mówić o wystarczająco dużej próbie badawczej, ale rzeczywiście tak jest. A druga rzecz, i która jest charakterystyczna praktycznie dla wszystkich, to to, że wybuchają, gdy nikt się ich nie spodziewa. Nawet jeśli chodzi o drugą światową, to zobaczcie, że 1 września roku pamiętnego, gdy wróg na Polskę, to dzieci szły do szkoły. Nikt się nie spodziewał. Po prostu nikt. Mimo, że były wszelkie możliwe przesłanki, że Adolf robił tam straszne rzeczy i tak dalej, nikt się nie spodziewał. No. A co ja o tym wszystkim myślę? A ja myślę, że sugeruję, żebyście obejrzeli właśnie jeszcze raz ten analogowy vlog, to był 62 analogowy vlog pod tytułem Jak oszczędzać? Sztuka oszczędzania, poradnik. No jest z 2014 roku i tam jest wszystko powiedziane, co ja myślę. Trochę już to zaznaczyłem. Ja uważam, że niekoniecznie może teraz, bo ja naprawdę chcę wierzyć, że to są dobre przesłanki, że po prostu słusznie spada zaufanie do systemu bankowego, że zwiększa się świadomość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz rzeczywiście to złoto jest drogie. Natomiast potem przyjdą święta, a święta to prezenty, a taka sztabka to dla niektórych też jest dobry prezent, bo to zawsze fajniejsze niż gotówka. Można się w kilkoro złożyć na taką sztabkę, nie? W związku z tym, ale generalnie uważam, że złoto należy posiadać. Jeśli masz bardzo duże oszczędności w banku, to zastanów się nad zakupem nieruchomości. Bardzo duże, prawda? Natomiast jeśli masz duże oszczędności w banku, takie znaczące, takie, których nie chcesz stracić, nie? No bo jak stracisz oszczędności 3000 zł, no to przeżyjesz, nie? Natomiast jeśli stracisz oszczędności, które na przykład ciułałeś przez kilka lat, zastanów się naprawdę nad zakupem takiej sztabki, na którą cię stać. I po prostu gdzieś ją sobie przechowuj, tak żeby nikt nie wiedział, gdzie ją przechowujesz. Nie mów żonie, nie mów matce, nie mów nikomu. Trzymaj ją tak gdzieś, żeby nikt nie wiedział. To jest na szczęście banalnie proste do przechowania. Bo nie wiesz, że z palenkiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Jeśli vlog się spodobał, bardzo proszę o coś miłego w komentarzu oraz łapkę w górę. Hej!